Gdy przed południem lunął deszcz, wydawało się, że czelacki park Grabek będzie świecił pustkami. Pogoda jednak nie odstraszyła prawdziwych fanów jamańskich rytmów. Awaria podwozia, Arka Park, Konopians i tegoroczna gwiazda zespół Izrael rozgrzali do czerwoności publiczność, która choć skąpana w strugach deszczu, bawiła się świetnie. Reggae to miłość, prawda? Reggae to jest muzyka miłości i pokoju. I o to chodzi w reggae głównie. Dlatego reggae jest dobre. Fajnie grają. Gracie. A dlaczego inaczej? No bo na przykład u nas w radiu takie coś nie leci, no tutaj. Reggae trzeba lubić, trzeba czuć, tańczyć, nie da się tego opisać. Jest zupełnie inny rodzaj muzyki jak metal czy rock. To jest muzyka taka bardziej do pogowania, do skakania, bardziej taka na luzie. Że z każdym rokiem festiwal się rozkręca, zdobywa coraz większe uznanie, nie tylko w mieście, ale i w całym regionie. Przez te 5 lat na pewno się zmienił. Zespoły są z coraz wyższej półki. W zeszłym roku gwiazdą byli Akuraci, w tym roku gwiazda to Izrael. Idą ludzie Babilonu. Jest pewien puls, pewna wibracja, którą musisz poczuć, bo to nie jest muzyka z posłuchania na siłę. Mnie tak zagrało kilkanaście lat temu w sercu, po prostu poruszyła mnie ta muzyka i zacząłem się tym zajmować. I po prostu musisz posłuchać, żeby to zrozumieć. Cały świat to patrzyło i do ludzie Babilonu nie odpuszczą nikomu. I do ludzie Babilonu. Jest to unikalna muzyka właśnie przez to, że ten rytm, ten puls dociera do jakichś głębi tam serca i dlatego te treści też mają taką niesamowitą właśnie właśnie przez to się jakoś tak to współgra razem, że to ma taką mieszankę piorunującą, że ludzie po prostu są zadowoleni, szczęśliwi i się bawią, nie? I to jest super, no. Niektórzy się bawią tylko i sobie skaczą, ale też wielu też słucha tekstów i to jest bardzo ważne. No właśnie muzyka reggae jest też unikalna, dlatego że ma bardzo mocny przekaz. I społeczny, i polityczny, i tak właśnie takie przede wszystkim przesłanie miłości, wolności i tego, co jest w życiu najważniejsze. Chcemy dawać ludziom w tym trudnym świecie, w którym żyjemy, nadzieję i taką radość, nie? Ale też i refleksję taką mocną. Udział, daj nam sił, by zatrzymać ich na drodze. Niech lew zwycięski wysoko podniesie swoją głowę, a środkiem nieba niech przeleci wielki biały orzeł i krzyknie wiada. Ludzie po koncercie wychodzą z jakąś wiarą, z jakąś taką właśnie nadzieją, z siłą na ten,
żeby iść do tego świata dalej. We'll be right back.